Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Arena Kings. Dawno nie grałem tego turnieju. Dosyć przypadkowo się zdecydowałem, że zagram. Gramy na 3 minuty, bez czasu dodawanego, więc większa szansa dla mnie na ogranie jakiegoś zawodnika na czas. Albo i nie, w sumie nie wiem, ciężko stwierdzić. Zobaczymy, jak to wszystko się też będzie układało. 2 godziny dobrej chyba zabawy, mam nadzieję zresztą. To nie jest turniej szwajcarski, więc będzie trochę to inaczej wyglądało zapewne. Ale jest bardzo dużo silnych zawodników. Między innymi Hikaru Nakamura, jak widać. No dobra, zobaczymy, pobawmy się. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Olos, witam cię serdecznie. Witam, witam, witam nowych tutaj widzów. Sobie tutaj tylko przestawię pewne rzeczy, żeby dobrze działało. OK. Stream chyba chodzi dobrze. Bartczaczek, jakieś cele? Nie, dobra zabawa przede wszystkim. Dzień dobry, Cins. Nic nie słychać. Nic nie słychać? Serio? Raz, raz, dwa, trzy. Nie, no powinno być słychać, słuchajcie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dajcie znać. Serio nie słychać? No, słychać dobrze. Ok. Aha, tu się też czat, słuchajcie, pojawił. Ja go wyłączę, bo on przeszkadza. Trochę szpeci. Ok. Słychać, słychać. Nie stresujcie mnie, proszę. Słychać, słychać. No, żart ci się udał. Super. Chociaż widzę tutaj w ustawieniach moich, że wszystko działa. No dobra, zaczynamy za 10 sekund. No i cóż, dobrej zabawy. Damian Lewtak, o proszę bardzo. Z polskim zawodnikiem, już muszę tutaj grać. E5 nastąpiło. 3 minuty to mało czasu. Wpakujmy tutaj skoczkiem. Zagrajmy E4. Ale że Damian gra królewską indyjską, to jestem zaskoczony. A, tak można? No, widocznie można. Jak tutaj zagrać teraz? Może F4. Zaatakujmy. Ok, skoczkiem. Proszę, najmocniej muszę. Skoczek F5, tak? Skoczek F5 się pakuje, dobra. Skoczek G5, dobra, już się skupiam na partii, sorry. No dobra, idziemy sobie na te E6. Goniec D5, tego pionka przypilnujemy. Czy taki ruch wchodzi w grę? Chyba tak. Mam nadzieję. F5. Poblokowaliśmy. Tutaj chyba trzeba zagrać coś w tym stylu. Będę groził szachem.
A no to hop. Hop. I do góry. Chyba E7. Wygrywamy dosyć szybko. Tak mi się wydaje. Z Damianem. Pierwszy raz chyba mi się zdarzyło. Chociaż jeszcze nie wygraliśmy, ale... No tak, wygląda na przegraną. Dzięki, Damianie. I teraz co? Następna partia areny, tak? Szukam kolejnej partii. No, to powiem wam chyba niespodzianka. Kuba87, witam cię, Kuba. Ja cię kręcę. I Kuba gra sobie w tych partiach. Kolega oczywiście od piaskownicy, że tak się wyrażę. Zobaczymy, czy Kuba zna tutaj triki w tej pozycji. Okej. Długa. A tutaj trzeba grać dosyć szybko. Dobra, skoczek. Dobra, hetman na H5 niech sobie leci. Będziemy grozić takim posunięciem. E5. Po prostu można. Dobra, goniec. I tutaj będzie bardzo potężny atak. Bijemy. Czy to jest dobre? Nie wiem. Się przekonamy. Dosyć ryzykowne, ale tu mam zawsze szacha, tu szybko chcę wzbić i tam goniec będzie mógł podziałać. Aha, tutaj jest bicie. Dobra. Muszę tak. Tu jest atak, on mi musi chyba wziąć tego, to uwierzę. No, komplikacje, komplikacje, komplikacje się porobiły. Okej, tutaj atakujemy gońca. Jakiś F3 to H5. Tutaj to mocniejszy atak będzie w takim razie na tego gońca. No F3 to H5 i zdobywam drugą figurę. Chwila, przecież ja mam wieżę mniej. Co ja w ogóle wygaduję? To jak dopiero odbiję figurę, to będę miał jakość mniej. No tak, przecież poświęciłem na H3. No ale mało czasu ma Kuba. Szach chyba bez sensu. Tam grozi mat. A, mało czasu, mało czasu. Okej. Tak, zagrajmy, żeby tu się wpakować.
szach? Okej, dzięki Kuba. Następna partia. W arenie jest to ciekawe, że po rozegranej partii możesz grać już kolejną. Nie trzeba długo właśnie czekać. Ale tu szybko teoria leci. Tutaj tak, usuwamy punkt C6, A4 wzmocnijmy, tak. Myślę, że nawet tak spróbujemy zagrać, tylko skoczka z C5 wygonić. Pytanie, czy da się tutaj coś ugrać mądrego? Czy tak mogę? Chyba mogę. On przepcha, ok. Tutaj również trzeba przepchać. Koniecznie otworzyć pozycję. No to jakość wezmę. On za szybko chyba gra. Albo hetmanem się tam pakuje. Dobra, jakość trzeba wziąć. Tak, zaatakować i żeby wejść tu. Okej. Tak, nie mogę? Ojejku, podstawiłem pionka. Zapomniałem o tym. Kurczę, blada. No, trochę pozycja się zaczyna komplikować. Okej, chociaż tutaj wezmę. Nieco się zaczyna komplikować. No ale już powinno to wszystko działać. Według mnie. Tutaj grożą widły. Ok. Zagrajmy tak z opcją jakoś tam wybicia ewentualnego. Tak, spróbujemy najpierw. Teraz wieżą trzeba aktywnie zagrać. Tak i tak. Tego pionka to jest jakaś nasza jedyna szansa, żeby tutaj się przebić. Muszę zbić. A, szach. Kurczę, felek. To mnie oszukał. A szkoda, bo w sumie nie powinienem się śpieszyć aż tak mocno w tej pozycji. No teraz tu już jest koniec. Niestety nic nie ugram. Jeszcze jakiś taki przełom, może się coś przestraszy. Spróbujemy. Czy przełom zrobić E5 jakiś tutaj. Coś postraszyć. Okej. No to tak. Co teraz? Tak. Chyba cię mam. Ale się udało, słuchajcie, fartem. No, aż za dobrze idzie. No trzeba kosić. 2700 teraz mamy gościa. 2800 prawie.
tak. Czy to jest teoria? Tego nie wie nikt. A wszystko wymienię. Tak na przypał. Gorszą mam końcówkę, zdecydowanie mam gorszą końcówkę. Właśnie. Cisną tu chłopaki mocno, nie patrzą. Nie patrzą nawet, czy boli. To jakaś opcja. Nie pozwala. Walka o linię cały czas. Może tak trzeba zagrać? Zagram tak. Do góry. Ha, chcę wymieniać wszystko. Słusznie z jego strony. Będziemy walczyć o remis. Wydaje mi się, że tutaj trzeba. Tak, to tak. Aha. Może taki ruch w ogóle jest dobry, ale nie, on zagra tak wtedy. Dobra, idziemy tak. Tak. Okej. Ha, tutaj. A, to trochę lipa. No, przegrana jest, bo idzie po prostu B5. Ale jeszcze powalczę tym posunięciem. No, ale nie zatrzymam tych pionków już. Trzech pionków nie zatrzymam. Tu wystarczy pójść, no właśnie. Otóż to. Dobra, trzeba się poddać. Jaka strategia w ogóle w tej arenie jest? Pewnie taka, że w pewnych momentach trzeba po prostu szybko się poddać i grać sobie dalej. Dlaczego? Ile ja mam punktów? 9? Są w ogóle szybsi i lepsi. Ostro. Ktoś mi podpowie, jaka to jest najlepsza strategia w ogóle. No wiem, że wygrywać, ale... Bo w arenach są sprytne jakieś tutaj motywy z tego, co się kojarzy. To też punkty, to, że dużo wygrywasz, to może nie mieć do końca jakiegoś super znaczenia chyba. Aha, to się z siebie sam załatwiłem, król E2 muszę. Nie, bo chodzi o to, że tam losowi ludzie mają o wiele więcej punktów. I dlaczego tak się dzieje?
Ruszadę na raty zrobimy. Ale gniota gram. Pionkiem, żeby nie puszczać pól. Zagrać hetmanem jakoś na E3. Tak, tu mi pozwala zbić. Nie, no dobra, bo tam jeszcze jakieś ataki konstruują. A, przekojarzenia o podobnych rankingach, tak? No dobrze. Dobra, jedziemy na tego hetmana. F7, ciekawe czy przeciwniczka to widzi. Widzi. A, to jakiś remis chyba. A nie, jednak nie chce remisu. Wow. Dobra, nie wiem, czy ja czegoś tu już nie podstawiam. Jak mi już tutaj pachnie taktyką. Chyba tak trzeba. Żeby figur nie dodawać. Co? A, można i tak. No to mnie przeciwniczka tutaj. A, czas. Czas jest też ważny. No właśnie, czas jest też ważny. Szukamy aktywności. A, nie, wymiana. Poszła wymiana. Tak. Tutaj wiem, że jak 3 razy z rzędu się wygra, to ma się więcej punktów, prawda? Prawda. O! Znacie, gramy z... Gramy z Jobawą. No i ekstra. Fajnie, że gramy z Jobawą, pakujemy się tutaj. Ok, on nas atakuje. Wiadomo. Ok, zbiję pionkiem. A nie, to straciłem pionka po prostu, bez gry. Nawet tak sobie pozwolił. Skubany. Nie no, nie oddam mu hetmana.
Mam pionka mniej, ale za to para końców. Tylko pytanie właśnie, czy ta para końców u mnie zadziała. Dobra, niech będzie. Idę. Ojejku, miało być H5. Co ja w ogóle gram bez sensu? Spróbuję jakieś takie sztuczki. A to nic nie daje, co? Do upartego. Jestem słaby. Też to nic nie daje, bo tam nie mogę wejść. O, bzdura. Dobra. Trzeba poddać. Jak powiedział, żebym poddał, no to poddaję. Szybko podstawiam figurę. Kolejna jakość. Słuchajcie, nie zrobiłem tego świadomie, co nie? Masakra. Nie no, kolejna jakość to już jest przesada. Tutaj zbije. No zbije, tak. Co za poza? Aha, no tak, wiadomo, że on może sobie teraz pozwolić na oddanie jakości. No dobra, jedną no, odbiję. Rzecz jasna. Tylko pytanie, co ja potem zrobię? Tam by się przydało wjechać. Jak tu się przetransportować? Dobra, biję. Tak, spróbuję i tak. Wieża C1, nie? Wieża C1 to tu. Wow. Sprytnie zagrał, bardzo sprytnie. D5 jeszcze ma. A to spróbuję jakoś tam. A, i tutaj ma ruch. Hetmanem na D4. Ajajajajajajaj. Trzeba poddać. No szkoda. Ile nasi streamerzy tutaj zdobywają mniej więcej punktów? Dajcie znać, jak to wygląda. Czy to się trudno zbiera te punkty, czy w miarę. Chociaż dopiero pół godziny, to jeszcze jest dużo gry. Dziwnie ten Hindus gra. Bardzo dziwnie. Tak słabo według mnie po prostu. Nie zmienia to faktu, że ja mogę grać słabiej. Tutaj grozi wejście fajne. Zagrajmy tak. Wchodzimy.
Tu chyba jest strzał od razu. I na e6. A mi na c5 skosi. No dobra, tu. I co teraz? Tego pionka wziąłem. Wezmę kolejnego. Tu jeszcze wejście. Dziwnie zagrał debiut bardzo, ale to już dobra, nieważne. No to ważne, że mamy lepszą. Zagram, to już nie mogę, król H7. Dokładnie. Czemu nie F3? Pasywnie. O, podstawka. Ale taka podstawka, żeby dwa pionki, trzy pionki. Skoczek musi być dobrze skoordynowany. Zagrał teraz królem, no właśnie. Ale kolejny szach przecież jest. Okej. Tutaj. 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 Wieża? Nie, to tu. Pionek może uciekać za chwilkę. Dobra, F5, niech gra coś. Tak. Dobra, tak. Okej, to już jest nasz. 4. Pełna koordynacja. Mamy to, ale słuchajcie, powiem się, trzeba trochę namęczyć, żeby powygrywać te pozycje. No, Hikaru jest na czele. Okej, mamy jakiegoś arcymistrza.
Teraz naciśniemy na punkt D4. OK. No, trochę mnie tutaj porobił. Tego gońca powinien sprzątnąć, no nawet w tej kolejności. Trochę porobił. Chyba E6 u niego jest teraz dobre. Nie, nie zagrał E6. Spróbujemy wymienić. Aż tak? Tak można? Widocznie można. Ostro. Pionek robi karierę ewidentnie. Oj, podstawiłem wieżę. Spróbujemy na pułapkę. Będzie normalna pozycja. No tak, kiedyś grałem turniej w Uzdowie, znaczy całkiem niedawno. No i taki zapychacz powstał, co nie? O, dobra, tak, tak, tak. Takie tam kombinowane te szachy strasznie. Jakieś takie wejścia będą. O matko. O matko bosko, tak chyba powinien zagrać. A jak zagra tak, to zapcham to i niech stoi. Jakieś sztuczki. Taki ruch jest, ojej. Jaki nieprzyjemny, a jeszcze tak, no właśnie. Oj, to bolało, dałem się nabrać jak dziecko. Ile jest tych porażek? Chyba tu się więcej przegrywa niż wygrywa, tak mi się wydaje. Przynajmniej w moim przypadku. Nie no, coś trzeba wygrać w końcu. Już chyba wiem, dlaczego tej areny tak często nie grałem. Już chyba wiem dlaczego. Taka klepanka tutaj jest.
Dobrze zagrał. Na czarnych polach pionek, tylko tutaj na białych stoją. Przestawiać się trzeba w jakiś ciekawy sposób. Znam pana Feliksa oczywiście. A pionka chyba mogłem wziąć. Taki ruch jest też ciekawy. No to się trzyma, wie, że będzie zawsze bronić. Możliwe, że tu. Możliwe, że tak. Możliwe, że nie. Jak się okazuje, i tu jeszcze ja będę musiał żebrać o remis. Ewidentnie. On ewidentnie nie chce wygrywać. Sprytnie. Aha, tak jeszcze mam na szczęście. Wygrałem. Poddał się. No dobrze. Lecimy dalej. O, mamy gościa. Okej, grałem już z nim nieraz. Arcymistrz. Jak oni lubią od razu tutaj atakować. Tak. Czy jeszcze inaczej?
Zobaczymy najpierw koniec, niech sobie wyjdzie. OK. To tak, tu. Przecież może tu zbić, co ja w ogóle gram? Bez sensu gram. Bez sensu, Krzysztof, grasz. Już poszło. Cieszę się jeszcze, się broni, ale wieżą zbija, tutaj wieża odchodzi. Ale się porobiło. Ten brak dodawanego czasu podczas gry to właśnie dodaje takiego kolorytu. Szybko grasz i mniej poprawnie. I co, finalnie nie wyszło chyba tak źle? Czy wyszło? Tak, nie muszę zagrać A6, bo ten pionek będzie... Aha, tutaj ma ruch ciekawy. Ciekawa pozycja. Więcej czasu to jest ważne. Aktywnie tak. Podstawimy jednego pionka. A tu nie może, bo tu jest ok. Co? Wow, ale pograł. Pograł, kurde, nieźle. A ja pograłem jak katastrofa ostatnia. Co z tego, że ja mam skoczka więcej? Jak to mi kompletnie nic nie daje teraz. Żadnej kontry nawet. No nie wiem, tak spróbujemy. Bez sensu. 20 sekund. Gość był do wyjęcia. Słuchajcie, jest ciężko, co nie? Ale gra 900 osób ponad, prawie 1000. No, Hikaru Nakamura chyba pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu gram z Hikaru Nakamurą. Ale fajnie. Dobra, tylko się nie zbłaźnij, Krzysztof. Nie, dlaczego tak szybko gra? Tak, wiem, że się gra. Okej, okay, dobra, no tam jakieś...
Sztuczki, kurczę blade, może tak. Skubany dobry jest. Może tak. Stresuję się, powiem wam. Masakrycznie się zestresowałem. Hikaru Nakamura, moi drodzy, dobrze jest. Ale mam w trąbę, ale mam w trąbę. O, wieża! Dobra, nawet nie ma co analizować. Ale mnie porobił. Ale zagrałem przynajmniej. Na streamie był? Był. Tylko, że kompromitacja. O, ale bieda. Ale bieda. Zniszczył mnie, nawet nie powalczyłem. Jak maszyna. Ja mam wrażenie, że on gra jak maszyna. Pierwszy raz w życiu mi się udało z nim spotkać i 18 ruchów. Hurra! A, z kolejnym gram jakimś, kurde, kozakiem. No nieźle. No dobra, Hetman D3, takie ruchy kiedyś widziałem. No może jeszcze z Hikaru uda się zagrać. Zobaczymy. No tak, tu się robi ciężko. Tutaj obrona jakaś, coś. Coś w ten deseń. Co, już mam gorszą? No tak, po prostu pionka. Może nie do końca tak źle jest. No muszę tak. Okej. A, bez sensu zagrałem. Powiem wam, zły trochę jestem na swoją grę. Ale dobra, to jest trening. Traktujemy to jako po prostu trening. Blisko było fajnej gry. Idziemy na piona. Różnopolowe gońce, tutaj jeszcze mogą się cuda podziać. Co? Naprawdę? No to tak. Aż tak? To boli. No i co tak muszę? O Boże święty, ale ciśnie, ale ciśnie. Co arcymistrz, to arcymistrz. O, powiem wam, z Hikaru było fajnie, fajnie. Szkoda, że tak krótko. Inny debiut, trzeba większy opór postawić. Co zaraz mata dostanę, co nie? No właśnie. No tu maty grożą, dobra. Po partii też nie ma co grać. Wugar Razulow. No grają kozacy, co? Może się uda tam jeszcze do któregoś dobić. Ale jaki mam ranking? 2600, słuchajcie. To jest cały czas bardzo dobrze. Jak się utrzymam na tym rankingu cały czas, to będzie bardzo dobrze. No dobra, jedziemy tam jakieś domki. Wybijanka. Nie jest to dobra pozycja. Narzekam trochę. No, narzekać muszę. Na swoją grę przede wszystkim. Tylko na swoją grę. O, właśnie, jakieś tutaj hopki wchodzą.
słabo taktycznie. No jednak, ja potrzebuję trochę więcej czasu, powiem wam szczerze. Zdecydowanie więcej. O, chcę wymieniać. No nie wymienię. Tutaj grasz teraz goniec F1. Ciekawe, czy zauważy. Widział. A jak teraz będzie tego gońca bronił? A tutaj, tak? O, się broni tutaj, bo bicie, tutaj tak, jak tak, to tak. Będzie koniec broniony. Co? Tak. No też nie wyszedłem jakoś super chyba w tej pozycji, mam pionkę mniej cały czas. No nie wiem, co to za poza. Raczej remis. Zgodził się. No i dobrze. No, dopiero godzina, dopiero połowa za nami, słuchajcie. O, szparu. Witam szpara. Będzie szansa na jakiś rewanż. Aj, te angielskie schematy szparowe. To sobie gramy w szachy normalnie, słuchajcie. Sobie gramy w szach. Niech atakuje tam. Dobra. Niech atakuje. Hop. Hop. Damiana Leftaka już pokonałem. Szparu, bój się. Nie no, ja wiem, że Szparu gra bardzo dobrze. Ty? Tak można? Pionka oddał. Wygląda na to, że oddał pionka. Tak. Okej. Bądź mądry i graj. Może tak. Może teraz tak. Chodzi o to, że jak on tu zbije, to zawsze mam bicie tutaj. Sobie wrócimy chyba. Jakoś tak, może sobie wrócimy na pionka. Tak. Cyk. Mówię, że tutaj pionek wisi. To też nie jest takie do końca przyjemne i fajne. Dobra, trzeba coś palnąć. Okej. Zaatakujmy. Zaatakujmy. No, trzeba to zbić. A tutaj skoczek wejdzie sobie fajnie na E4.
A, skoczek tu nie też dobre pole. Na to trzeba zwrócić uwagę. Okej. Dobra, niech będzie tak. Tutaj się zaczaił, skubaniutki. No dobrze, tak. Niech bierze pionka, my zagramy tam. Z konterką uderzymy. Aha, tutaj się z konterka. A to trochę zabolało. Tego nie widziałem. To się przyznaje bez bicia. Kurczę, muszę tak zagrać. Masakra. Co za ruch. Paskudny, wieża F8. Czyli coś przedobrzyłem. Przedobrzone było. Też się broni skuwany. Dobra, niech będzie tak. Teraz tu jakaś wymiana nie ma. Tutaj grożą już opcje. Taki ruch. Okej, taki ruch jest możliwy, ale to. On zagrał tak jednak. Aha, skoczek tu będzie groził. Na G6. Ale tak. Bronimy. No widzę, widzę to, widzę, muszę bronić. Muszę tak. A hetman wjeżdża. Aj! Boli! Boli, szparu. Czy mam tak mało czasu? Kurczę, blade. Aha, bo my tu nie nagramy na dodawany. Remis, co? Po takiej walce. Dobry remis, no. Zapomniałem, że nie ma czasu dodawanego. W pewnym momencie pozycja się spodobała. No i co? Aha. Tutaj też wisi. Wraca.
Co to za poza w ogóle? Jestem porozstrzelany totalnie. No dobra, tak. No tak. Kompletnie nie wiem, jak tutaj zareagować. Aha, no to teraz tutaj, to jakoś teraz to w miarę, mam nadzieję, ustabilizuje. Dobra, tutaj. Aha, no to wracam. Nie chcesz. Chcesz pionka mi wziąć z kubańców. Dobra, to tak. Chyba go weźmiesz nawet. Dokładnie, bo nie wiem jak go. Aha, tutaj to jeszcze taki mam fajny ruch. Próbuj szczęścia, koleżko. Aj, no i spróbowałeś. Dobrze, zagrałeś. Niestety ja zagrałem słabo. A tutaj jeszcze oddałeś. Dobra. Skoczkiem na G3 trzeba się wpakować. Jak tam wejść? Długa droga. Czyli droga praktycznie nieosiągalna, tak jak patrzę. Teraz wieża może poszaleć. Kurczę, sprytnie zagrał. Bardzo dobrze zagrał. Aj, grają trochę ludzie w szachy, no. Trochę grają, to trzeba przyznać. No, nie mogę oddać. Nawet nie mam go jak tam bardziej obronić. Cóż ja, biedny żuczek, teraz mogę? Nic nie mogę tym skoczkiem nawet podziałać jakoś dobrze. Próba tutaj. Tak. Prawda? Aha, no tak, prosto. Z jego strony. Chociaż z jego strony to było bardzo proste. I kolejne 2630. A przynajmniej sobie z takimi można pograć, co nie? Arena to jest takie klepanie. Kurczę blade, po co ja to gram? To jest takie klepanie szachowe, no. Klepiesz, klepiesz, nie wiadomo po co. Pionka podstawiłem. Może to nie ma... może to nie wyszło aż tak źle. Bez tego pionka, bo jakaś opcja tutaj się pojawia. Hop, i co teraz? Aha, teraz tu. No, masz rację. Masz rację, kolego. Idziemy tak, atakujemy cię. Bicie tutaj, no, tu hetman.
Mógł chyba ty ci lepiej pograć, chłopak. No to z powrotem, tutaj mam teraz opcję. On na e5 nie może, bo na końcu jest f3. Tu nie mogę i zbić tam nie mogę, ale spryciula. A dlaczego nie? Poczekajcie. A tam zbiję, tu zbiję. A, będzie mnie ciągle szachował. Nie wyjdę spod szachów. Ma to sens. Też nie mogę, a tak? Może tak? Spróbuję hetmany wymienić. Szach to może być. Tak, to. Dobra, zobaczymy. No dobra, F7. Tak. Pytanie, czy ja mogę zbić tutaj? Muszę chyba skoczka zbić. I co tu? Tak. Tak. Szach. I tak, bronię. I co teraz? Robię hetmana. Czy ja to dobrze wymyśliłem? Jeszcze mało czasu jest. Chyba dobrze. Już los. Ok. Jakieś punkty wpadły. A niektórzy tam wygrywają pod rząd, to punkty czeszą, co nie? Już teraz się stabilizuje. O, widzę, ktoś tam. O, ale tu gramy z kozakami, fajnie. O to właśnie chodzi. Zapytał. Tu grozi. Haha. Ha. Ale chwila, może ten w ogóle ruch jest dobry. No tak. Mądrze odejść. Mądrze zagrać. Dobra, tak. Dwie figury zawieszę. Teraz trzeba to dobrze rozegrać. A skoczek też tam za bardzo nie ma jak grać, co?
są już fajne opcje. Gościu, mam ciebie. Mam cię, gościu. Brać to czy nie? Nie, idziemy ostro. Niech myśli. Idziemy ostro, niech się zastanawia. Tutaj ma bicie, ale to nie, to spoko. To chyba mi nie zaszkodzi. Hop. Hop. Tu postawiłem pionka. Nie podstawiłem, bo tam wisi. Okej. Schowam się królem. Pionki uciekające są, kurczę. Co ja robię? Żebym ja tylko tu nie przegiął. Dobra, tak, weźmie pionka tu, wiem i na e5 chyba zagra. No właśnie. Co to za końcówka? Chyba wygram. Jaki remis? Nie. Kurde. Czy to jest wygrana? No nie. Na czas będzie dymał, wiadomo. Kurczę blade, no. No tak, no. No to jest właśnie ta arena. Aj, żeby było więcej czasu. Miałem gościa. Mogłem wziąć remis oczywiście, ale co mi z remisu, jak trzeba było próbować wygrywać. Nie żałuję decyzji. Gierka jest, jest gierka. Teraz czuję, że dopiero się rozgrzewam. 40 minut do końca. Co? Tak się gra? Tak się w ogóle nie gra. Koleś. Chyba nie gra się Hetman. Co? To B6. No dobrze.
Cóż go wie, kto ma rację. 5. No dobra, niech będzie próba wymiany, ale to jest taka wymiana. C5 jest dobre teraz. Słusznie, słusznie pograłeś, drogi przyjacielu. Bardzo dobrze pograłeś. Dobra, teraz jakaś szansa na konterkę tutaj, chociaż wezmę tu pion. Nie wezmę pionka. Ble. No nie wezmę pionka, ale ja pograłem. Dobra, tak. Hop, hop. Pionek mniej. Jak zwykle trzeba za coś cierpieć. W ogóle mnie przygwoździł strasznie. Tutaj? Dlaczego nie mogę tak? Coś wisi, bo chyba do pionka. To się pomylił bardzo. Co? Aha, żeby tu dać mata, okej. Okay. Jaka spryciula. Nie mam za bardzo jak się do niego teraz dobrać. Może tutaj przełom jakiś szalony zrobić, spróbujemy. Ale nie, to nic nie daje. Pionek po prostu pójdzie. Zacznę grać jakieś nie swoje rzeczy. Tutaj. Tu. I co? Matuj. A, wieżę mi wziąłeś. Dobra. Sprytny byłeś bardzo. 222 jestem. Ale tutaj doszło tych ludzi. Hikaru jak zwykle wygrywa. Kosi. Gram z Polakiem. A z kim? A tak z ciekawości. Z CM-em. Nie wiadomo. Te dziwactwa. Naprawdę, skoczka wziąłeś. Tylko mnie to zaskoczyło. To hop. Bierzemy i się nawet nie pytamy. Idziemy do przodu. Dają pionki, trzeba brać.
Tak, ten rów widziałem z daleka. No ale cóż ja mogę? Chyba trzeba to po prostu brać. Chyba taki ruch jest ok. No jest jakaś praktyczna szansa tutaj czarnymi, chyba hetman na B, bo hetman na B5, a nawet tak zagrał sobie. Dobra, dobra. Taki ruch w ogóle grozi. Już nie grozi. No to już nie jest tak różowo teraz w tej sytuacji. Ale jakieś tam obrony próbuję zrobić. Grozi wzięcie wieży. Czy ja nie mogę teraz tej wieży wziąć? Właśnie chyba mogę wziąć tą wieżę, będzie lepiej. Grozi mat. Tutaj nie ma opcji mata. O, przeciwnik nie widział. Okej. Lecimy dalej. Może jakieś inne takie tutaj szaleństwo małe. Chyba się też nie boi. Coś czuję, że taki ruch będzie ok. Teraz trzeba uderzyć w centrum po prostu. Mimo, że to on ma parę gońców, które uderzą w centrum. No niech będzie tak. Okej, no dobra, wybiję. Tak. No dobra, powymienią. Tak, obronić pionka. Poprawić króla. No dobra, może trzeba jednak coś wymienić. Spróbujemy w ten sposób. A wszystko wymienia, jak się. Jak on wszystko chce wymieniać. No dobrze, no. Idę na to. Na te wszystkie twoje wymiany, kolego. Taki ruch trochę mi się nie podoba, ale. Próbuję pionki jakoś scalić. Czy jest taka potrzeba? Chyba nie było. Tutaj to trzeba raczej wziąć. I tak. Już konsekwentnie pograjmy. Haskoczek fajnie wchodzi u niego.
Teraz tak, spróbujemy wymienić w takim razie i zagrać tu skoczkiem. No właśnie. Ma tu skubany jakieś opcje. A, mam związanie, mam związanie. Bazujemy na związaniu, skoczek F4. On musi jakoś tak zagrać. A, i tu mi wejdzie. Tak trzeba będzie zwiewać? No trzeba będzie. Ale jaja. Nie widział. Nie widział tej opcji. Korzystam. A w ogóle on tak nie może. Ha. No jaki remis? Teraz nie mogę podstawić. A, zbić mogłem też. To trzeba będzie trochę jeszcze potańczyć. Aj, tutaj, Krzysztof. Słabo, słabo gram. Przyznaję, bez bicia. Muszę wziąć jednego pionka. Ojej, jeszcze tu podstawiłem. Na litość boską. W ogóle gość teraz ma grę bez ryzyka. Co ja w ogóle gram? Tak się nie gra, Krzysztof. O matko boska. Cię co, naprawdę trzeba być zdolnym. Pokręciłem tutaj po prostu ruchy. Taki trochę gorszy karokan wyszedł. Z drugiej strony może tego pionka podważę od razu. Dajcie znać, jak w ogóle idzie Polakom. Ile mają mniej więcej punktów. Ciekawi mnie, czy jestem w tyle, czy mocno w tyle, czy to jest całkiem ok wynik póki co.
A nawet nie może zbić przecież. Zapomniałem, że tu nie mogę. No przecież. Co za bzdura. Dokładnie. O, jeszcze tu podstawiłem. Nie ma się co męczyć, gdyż to jest arena. Lecimy dalej. Wolał jakoś oddać jednak. Taka jego wola. I co, mata chce mi wlepić? No widzę to wszystko widzę. Dobra, zagram tak, żeby mu się odechciało. Dobra, mamy jakieś punkty. 24. Z 1000 gościem gram? Naprawdę? To tak też paruje? Ostro. Nieźle. Oman. Teraz roszada byłaby dobra. Co nie? Z matem na H7. Ciekawe, że sparowało mnie z gościem, który ma ranking 1000. W myśl zasady wyprowadzać figury, chociaż goniec D6 mogłem go nastraszyć. No, teraz tak zagram. Żeby nie mógł zrobić roszady. No właśnie, właśnie, słuchajcie, bo to właśnie w tej arenie chyba jest taka opcja, że właśnie można sobie zagrać z super zawodnikami. Jest na to szansa w każdym razie, jak się gra w tym turnieju, tak jak na to patrzę teraz właśnie.
na e7. Już nie grozi. No posprzątam te piony. Ale z Hikaru się udało zagrać. Chociaż partia bez kompletnie żadnej historii. Żadnej. Pograłem strasznie źle. Ale dobrze, że tam tak zagrał. Ja sobie zobaczę później, jak reagować, bo przecież w debiucie tak nie można słabo tam pograć. Punkty wleciały, 27 jest. Ok, lecimy, 2400. Tak można, prawda? W ogóle się nie, bo ostro. A przecież ja go stąd wyganiam bardzo łatwo, a nawet tak. Postraszę. Postraszę znowu. Muszę chyba tak w ogóle zagrać, żeby tego pionka jednak bronić. Tak go oddam. Wtedy jakieś C4 jest. Coś tam. Tutaj teraz tak. Wejście skoczkiem. Skoczkiem wejście będzie. Wejście tutaj będzie cudowne, tutaj również. Chodzi o to, żeby tego końca sprzątnąć. No jak się go sprzątnie, chyba mogę swobodnie roszadę zrobić. A, i roszadę zrobiłem za szybko. Tutaj właśnie są ataki nieprzyjemne. Za szybko, Krzysztof, pograłeś. Znowu za szybko. Nie wiem, skoczek tutaj. Powiem wam, nie wiem. Coś za szybko pograłem. No tak. Okej, no to tutaj się chyba jeszcze wybronię. Atakujemy. Kontratakujemy. Chociaż wzięcie pionka było chyba też dobre. Biorę.
14 minut do końca jest. Dobra, mamy kolejne punkty i bardzo fajnie. O, teraz 3 punkty wleciały. No tak, trzecia partia pod rząd. Ważne, żeby nie przegrywać. O, to trafiłem. Gata Kamski, ale jaja. Pewnie oszukuję. W sensie oszukuję już, nie? Nie, no żartuję. Póki co gramy sobie. I co? Jest dobra poza, no. Trzeba się cieszyć. Gata Kamski, przecież to jest legenda, moi drodzy. Legenda szachów. Co ty chcesz tutaj mnie tak ukarać od razu? Ale gość mnie chce od razu ukarać. Co za gość? Naprawdę to tak można karać? Bez powodu? Dlaczego ty mnie tak chcesz karać, przeciwniku drogi? Dobra, tak. No tak. Ale dziwactwa pograł. Chociaż ja też nie lepiej. Pole E5 jest kluczowe. Takie. Ciężko, żeby było to oddać. Znaczy, nie chciałbym oddawać tego pola. Okej, hetman E2. Grajmy proste szachy. Idę na pionka. Wezmę pionkę i będziemy tańczyć. Nie ma go jak obronić w ogóle. On zrobi długą. Zagrajmy tak w takim razie. Na razie pionka nie bierzmy. Z takim planem. Próbuję wymienić. Ok, zagrajmy tak. A po prostu obronił pionka. Dobra. Tak, dobrze chyba składa. Jeszcze tutaj mam fajne wejście. Ale mam piękne wejście, słuchajcie. Ale mam piękne wejście teraz. I szacha nie ma żadnego. I król bezpieczny. Krzysztof, rządzisz teraz. Rządzisz. Trzeba brać jakość, jak dają. Jak dają, trzeba brać. B4, jedziemy. Do góry, przełomy. A, no ty. Tak, wpuszczam skoczka, co? Skoczek E3. On się stabilizuje, ale tu kolejny pionek. Skoda. Obiorę. Piątkiem chyba wybiję, nie? Tym. Dobra. No to H4. Hop. Lecimy. Tutaj grozi, tak? Trzeba bronić. Bierze morze, wtedy pionek ucieka. Pionek ucieka, hop. Chyba mam Gata Kamskiego, moi drodzy. Gata Kamski, moi drodzy. Gata Kamski. Mam go. Ale słuchajcie, dobrze. No w końcu skalp jakiś porządny. Ajajaj. Pięknie, pięknie, Krzysztof. No tak, 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 ja wiem, teraz muszę bardzo uważać. Kolejny GM. No to jedziemy, ale słuchajcie, poszło. Czekam na to godzinę 50.
To cieszy, to cieszy. Powiem wam, to cieszy. No dobra, znowu tu jakieś takie uproszczenia. Chocki, klocki, C6. Dobra, wieża. Hetman, zagramy w szachy. Zreportował mnie. A to dobre. A to dobre. O, co za gość, nie? No Bóg mnie. No dobrze, niech reportuje tam. Dobra, co ja mam grać? Tutaj z powrotem atakujemy. Idziemy po G, po kolejnego GM-a. Co tutaj? Co to jest w ogóle? To tam nie mogę? Ojeju, co ja w ogóle gadam? Ja myślałem, że ja zdobywam, że na związaniu jestem, ale dobra, no to jeszcze jest chyba okej. W miarę. Dobra. I łapie mi go, i łapie. Ale to chyba tak mogę, co? Nie mogę, bo mi tu zagra. Tak. Aha, skoczek F2, ojejku. Ale po. Teraz się już rozproszyłem. No dobra. Jeszcze tu zbiję. Tu zagram, on zbije tutaj. Nie, no to się rozproszyłem się strasznie. Ale jeszcze pograłem, bo jeszcze coś tutaj. Nadzieja jakaś. Nadzieja i lecimy pionem. Może, nadzieja. Hop, i ty do góry. No, ja widzę, że chcesz mnie tutaj ograbić ze wszystkiego, kolego. No dobra, do góry. No dobra, bronię się chyba. Chyba albo i nie, bo skoczek tu wchodzi. Spryciarz tu. Lecimy. Nie wiem, czy ja to dobrze policzyłem. Chyba źle. Może i dobrze? Sam nie wiem, słuchajcie, zgłupiałem. Tego nie zauważyłem. Przecież, że wieżą może tam ruszyć po prostu. No. Jakieś tam szaleństwo. Aha, tutaj jakiś mat. Tu już mat jest nieunikniony. Dobra, tutaj w topa. Ale poprzednia partia jeszcze była taka ekscytująca. No dobrze, słuchajcie. Fajnie, gatę Kamskiego. Jestem cheaterem, ja wiem, że jestem cheaterem, no. Niech reportuje. Po prostu śmiech na sali. Ale wygrałem z gatą Kamskim. Wiecie, kim on był kiedyś? On kiedyś po prostu był takim kozakiem. To top 2 na świecie w ogóle. Top 3? Top 2 nawet może. Aż się gadać zachciało, nie? Jak taki skalp poszedł. Dobra, tu chyba ze zbyt optymistycznie te F4, ale co? Tak. Dobra, i tak. Wow, ale to było coś, słuchajcie. Jestem w szoku jeszcze, nie? Ale w ogóle słabo pograł. No to dostał bęcki i koniec. No co tutaj dużo dyskutować, no. Napakujemy się skoczkiem na D4. G5 może? G5 może jest dobre, ale. Dobra, teraz się wzmocnijmy. Na przykład tu. Okej, i koniec. I coś tutaj będziemy kombinować. Mamy dużo czasu. To jest to, że wiemy, że mamy dobrą pozycję. O, tak w ogóle wejdźmy i potem F5. Czy skoczek D5 w ogóle wchodzi fajnie? Skoczek D5, on musi wrócić. I G4, miazga, 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 miazga. G5, panie kolego.
i hop. Figura więcej. Dobra, i koniec. Atakujemy punkt E7. I ciśniemy. On oddaje kolejne figury. Cóż za poświęcenie. A my oddamy kolejną figurę na E7. Może trochę nonszalancja z mojej strony, ale wydaje mi się, że uproszczenie gry ma sens. Chyba teraz tak, tu się broni. Wieże dobrze stoją. Aha, wieża C8 jeszcze może zagrać. I próbować swoich sił. Ale jeden szach nic nie daje, dlatego gramy tak. Ja mogę zawsze wieżą tu się sunąć. Mogę też zagrać tak najpierw, a potem wieżą tu. Tak chyba będzie bezpieczniej. Mamy go. Dobra, 3,5 minuty do końca, więc jeszcze walczymy. Zbyt dokładny. No słuchajcie, miecz krajowy to nie byle. Z kim ja gram znowu? Z Jeffreyem. Dobra, gramy G6 twardo. Co oni tutaj wiedzą o tym debiucie? Chłopaki, trzeba się jeszcze trochę nauczyć. Dobra, goniec H6, ja wiem o tym, że tutaj trzeba trochę znać te... Co? Naprawdę to tak można? Czy to jest głupota już? No dobra, bije. Serio? I to już jest co? No dobra, może trochę masz racji, kolego. A jakoś tak może? O właśnie, może jakoś tak? Coś w tym stylu? Dobra, tutaj wieżą trzeba wejść. Skubany chce mnie tutaj porobić. Zaraz mu się to uda. Ale fajnie sobie zagrać z takimi kozakami, powiem wam. To jest chyba jakaś ucieczka jeszcze. Przypadkowa. Dobrze, uciekamy. Grzecznie. Grzecznie, pasywnie uciekamy. Tu nie mogę? Aha, tu wszystko widzą, skubańce, no. Wszystko widzą, teraz H6, no tak, H6, oczywiście, że H6. Ja pierdzielę, no grają jak po prostu... Brak mi tchu. Gramy tak. Nie boimy się. Nie boimy się, teraz się boimy, bije tutaj kolego, zobacz co. Liczyć. A, szybki jest chłop. Jak to finalnie wyszło? Finalnie to wychodzi bardzo dobrze. Czasu mam tylko mało. Rozwiązać. Co, i wieżówka jest gorsza? Co? Koniec? Nie zdążyłem. Aha, partia się nie dokończyła. Spoko. Czyli nie przegrałem. Powiem wam, ale jestem zadowolony z tej ostatniej partii. Znaczy, z tej to może nie do końca, chociaż ciekawe w sumie, co
tej pozycji się działo. Kurczę, z jednej strony w tej arenie Kings jest szansa faktycznie spotkać się z wieloma kozakami. Ranking 2600 utrzymany, więc trzeba powiedzieć, że całkiem ok. 113 miejsce. Zobaczmy klasyfikację tutaj, kto najwyżej z Polaków. Ja w ogóle miałem 37 punktów, co nie? Mówię tutaj o Polakach nie z rankingiem 700, tak jak tutaj widzimy, tylko właśnie z trochę lepszym. O, Byniolus ma 60 punktów, spoko. No, tutaj chyba gra bardzo dużo w to. Patrzymy dalej. O, Szparu 51 punktów. To ja jestem jakiś tutaj słabeuszek w ogóle, tak patrzę. No to ciężko te punkty się robi. Damian Leftak 48, to jeszcze mi daleko w ogóle. To zrobienie 50 punktów to dla mnie to będzie wyczyn. No nieźle. Spoko, ale powiem wam... O, Dawid 38 zrobił, ja 37. Ale ja pokonałem, wiecie kogo? No. Gatę Kamskiego, moi drodzy. Zagrałem z Hikaru, ale z Hikaru to tam było w trąbę, także... Słuchajcie, no co, co? W arenie trochę szczęścia też trzeba mieć. Było fajnie chyba, co nie? Było chyba spoko. Wow. Powiem wam szczerze, że dawno nie grałem w tej arenie, ale wyszło tak spontanicznie. Wyszło dobrze, no. Wyszło dobrze. Okej. Dzięki wam serdeczne. Jeszcze puszczę rajdę do kogoś. Dziękuję bardzo.